do spraw zmiany ordynacji wyborczej, co jest taką ideą fix Pawła Kukiza. I może się tak zdarzyć, że nagle będziemy mieli także w wyborach do Sejmu elementy, ale nie wiemy jak dużo, ordynacji większościowej. I co wtedy? No wtedy byłoby nierozsądne, gdybyśmy nie dogadali się co do podziału miejsc na listach, wspólnych startów, bo wtedy byśmy po prostu z pewnością przegrali jako opozycja, nie byłoby szans na odsunięcie PiS-u od władzy, więc to jest jeden przypis, jeden wyjątek, przy którym bym się zgodził co do zjednoczonej opozycji. I krótko jeszcze o tym odejściu. Ja bym tak, wszystkie te osoby znam, większość z nich lubię i wiem, jakie mają poglądy. Zazwyczaj byłem na lewo od nich, stanowiłem powiedzmy lewicową przeciwwagę dla ich głosów w klubie, a powiem szczerze, nie miałbym odwagi zapisać się do Polskiej Partii Socjalistycznej, bo bardzo szanuję Polską Partię Socjalistyczną i działaczy, czułbym, że robię coś, co oni by odebrali jako dysonans, jako coś, co się nie powinno zdarzyć, albo musiałbym przejść pewną metamorfozę, żeby stać się towarzyszem z PPS. Dlatego się dziwię, że to się stało. I też tak, ale jednocześnie mam taki apel, żeby nie chciałbym, żeby Polska Partia Socjalistyczna się rozpadła, czy żeby ci działacze, którzy są młodzi, przekonani do socjalistycznych idei, się zniechęcili do polityki, do aktywności społecznej. To by była jakaś katastrofa. To bardzo by było smutno wtedy. Więc mam nadzieję, że oni, one będą walczyć o swoją partię i będą wierni z pewnym ideałom, które są w deklaracji ideowej PPS-u, bardzo takiej odważnej, pryncypialnej. Myślę, że tego się warto trzymać i też starać się zmuszać swoich reprezentantów też w parlamencie do tego, żeby działali zgodnie z ideami partii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten wyrazisty głos. Dobrze, że wychodzą tutaj nam wyraźnie różnice, również różnice w ramach Małopolskiej Nowej Lewicy w stosunku do tak zasadniczych kwestii jak wspólna lista wyborcza lub jej brak. I tutaj rzeczywiście Maciek Gdula zwrócił uwagę, że czym innym był pakt senacki, czym innym byłaby wspólna lista, bo właśnie pakt senacki był w warunkach ordynacji większościowej. Jednomandatowych okręgów wyborczych w najczystszej formie większościowej ordynacji, jaka może być. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę PPS-u, kończąc ten wątek, rzeczywiście należy się zastanowić, dlaczego akurat koło parlamentarne PPS i czy to nie był trochę przypadek, czy nie byłoby tak, że zależało twórcom tego projektu, żeby przejąć obydwoje lewicowych senatorów, i w ten sposób, żeby obydwoje, bo tak jest, prawda, Gabriela Morawska-Stanecka, zresztą wicemarszałkini Senatu i Wojciech Konieczny, a Wojciech Konieczny, to o czym się słyszy, że tak powiem, nie tylko na tak zwanej ulicy, postawił taki warunek, że żeby przyłączyć się do tej inicjatywy, musi być nazwa PPS. Czy rzeczywiście nie byłoby bardziej logiczne, jeżeli już z tego punktu widzenia jakiś rozłam czynić, to żeby to była choćby Unia Pracy, czy jeszcze inne stronnictwo, a nie akurat Polska Partia Socjalistyczna, bo jeżeli przejdą całe struktury wielu działaczy niezadowolonych z polityki kierownictwa Nowej Lewicy do tegoż PPS-u, to być może ilościowo byliby nawet w stanie z łatwością przykryć dotychczasowe kadry ideowe PPS-u, ale to już by nie był ten PPS, więc na tym polega bardzo duży problem w całej tej sytuacji, problem zwłaszcza dla tych dołów ideowych PPS-u, które tutaj reprezentuje obecność u nas Matylda Szpila. Proszę Państwa, teraz chciałbym zadać ostatnie moje pytanie, mam nadzieję, że też krótsze, na pewno krótsze, przed oddaniem głosu Państwu. I od razu powiem, żeby Państwo się nie niepokoili, że ze względów czasowych zaproponuję, żeby Państwa głosy najpierw zebrać i później wszyscy uczestnicy dyskusji odpowiedzą zbiorczo na wszystkie głosy dyskutantów spośród słuchaczek i słuchaczy.
to pozwoli nam zaoszczędzić dużą ilość czasu, a też nie wszystkie pytania będą kierowane do każdego, więc taką zastosujemy metodę. Moje ostatnie pytanie będzie dosyć bezpośrednie, więc sam jestem ciekaw, czy pytania będą zdawkowe, odpowiedzi będą zdawkowe, czy też wręcz przeciwnie. Mianowicie, czy to, jaką drogą idzie Nowa Lewica, a wcześniej Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna w kierunku takiego, a nie innego połączenia w tę nową lewicę pod kierownictwem Roberta Biedronia, no ale nie ukrywajmy, że zwłaszcza chodzi o przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego, jest właściwą drogą dla jednoczenia się tych formacji i generalnie dla funkcjonowania lewicy w Polsce. Bo przecież sprawa, którą przed chwilą poruszyliśmy, czyli powstanie koła parlamentarnego PPS, ma swoją genezę tak naprawdę we froncie czworga parlamentarzystów Nowej Lewicy niezadowolonych z tej polityki, którą prowadzili, no zwłaszcza współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty, no a również akceptował współprzewodniczący Nowej Lewicy Ogólnopolski Robert Biedroń. Pytanie, jak wy, jako liderzy małopolskich środowisk lewicowych i wasze środowiska zapatrujecie się na politykę, jaką prowadzi w kierunku zjednoczenia Włodzimierz Czarzasty? Czy to było nieuniknione, te wszystkie zawieszenia, nie przyjmowania do nowej formacji, do żadnej z frakcji działaczy, na czele przecież z Andrzejem Rozenkiem, który chciał startować na współprzewodniczącego i mu to uniemożliwiono. Wiemy dokładnie, o co chodzi, więc żeby ograniczyć się do samego pytania, czy to była właściwa i nieunikniona droga, jak niektórzy mówią, że trzeba było ostro, żeby dojść jednoznacznie, żeby dojść do tego celu, jakim jest zjednoczenie, mimo wszelkich wątpliwości, czy też to powinno wyglądać zupełnie inaczej. Może zacznę od samych zainteresowanych, czyli współprzewodniczących Nowej Lewicy, poczynając od Ryszarda Śmiałka z frakcji SLD. Proszę bardzo. Trudno się odnosić do czegoś, co się już stało, bo to połączenie nastąpiło, te frakcje są, natomiast myślę, że droga była troszkę niewłaściwa jednak. Jeżeli chodzi o frakcję SLD, było to zbyt agresywne w stosunku do członków, którzy mają duży dorobek i pamiętają czasy dwukrotnych rządów, choćby lewicy w Polsce, myślę lata 93, 97, 2005, byłych posłów, ministrów i innych zacnych postaci. Natomiast ja zwracam uwagę też na jedną rzecz, dlatego że to, co tam się stało niewłaściwego, to na przykład jest kwestia statutu. Uważam, że statut, który zakłada, że większość obecna na sali wybiera dwóch współprzewodniczących, odbywa się ze szkodą tak dla jednej, tak i dla drugiej frakcji. Ja przypominam sobie takie posiedzenia Zarządu Krajowego, na którym było mówione, że każda frakcja będzie wybierała swojego współprzewodniczącego. To jak gdyby nie zostało zachowane, bo no dzisiaj, mówiąc uczciwie, można sobie powiedzieć w ten sposób, że jedna frakcja może jednak wybrać dwóch współprzewodniczących, bo wystarczy, że ja się dogadam z całą frakcją Maćka, Maciek się dogada ze swoją i przyjdziemy i powiemy sobie tak, to ty zagłosuj na siebie i wszyscy i ja na was i my jak gdyby te 50 plus 1 będzie rządziło całą partią. To troszkę na przykład uważam dla mnie nie jest rzeczą w porządku, bo jednak ta frakcja ma różne osoby, różne postacie i trzeba, żeby to powinno być w jakiś sposób zachowane, no, ale cóż, stało się, może kiedyś uda się to zmienić. Natomiast no, każde działanie, które nosi w sobie taką troszkę agresję, taką troszkę siłę, że tak powiem, w której się to prowadzi, ma skutki odwrotne i nie ma się co tutaj dziś parować czy mówić sobie, że to jest nieprawda. Przecież to media ogólnie dziś dostępne w kraju jasno podkreślają. Poza tą piątką mówi się o kolejnych osobach, które mogą opuścić szeregi Nowej Lewicy, już chodzi, pomijam już kwestię na etapie klubu, no dzisiaj już poselskiego, a nie parlamentarnego, ale też o członkach, choćby w Małopolsce, bo ja mam te sygnały, wiem, że takie rozmowy się gdzieś tam toczą, takie przemyślenia wśród niektórych działaczy są. Natomiast ja też podkreślam jedną rzecz, no niech każdy w tym wszystkim patrzy na świat jednak wartości. Ja jestem mogę tak powiedzieć, wychowankiem naukowym Józefa Lipca, tutaj też pewnie znanego Państwu, taką fajną książkę mam napisał w przestrzeni wartości. To jest taki wykład o aksjologii, o wartościach. Warto go przeczytać, bo to jest bardzo ciekawa pozycja. I
I rzeczywiście o tych wartościach należy pamiętać i o tych wartościach należy mówić, a nie iść tylko za głosem interesu czy jakiejś kalkulacji, bo ja, mówiąc szczerze, szanuję to, że ta 5 parlamentarzystów podjęło decyzję, że idzie w inną stronę. Ale ja się pytam, czy to była polityka, czy to był biznes. No bo jeżeli polityka, to zabrakło tych wartości, a jeżeli biznes, no to okej, bo to w biznesie się liczy zysk, tak? Zysk i korzyści. I tutaj mi tego w tym wszystkim zabrakło. Natomiast odnosząc się, bo już może za długo mówię, do tego meritum, które zostało tutaj przedstawione w tym pytaniu, uważam, że odbyło się to w sposób za agresywny, za mało w tym wszystkim było rozmów, dialogu, spotkań i pamiętam przecież Radę Krajową z czerwca, która była, po której doszło do masowych zawieszeń i chciałem tylko podkreślić, że potem przyjechał przewodniczący nasz, mówię tutaj o Włodku Czarzastym, na Radę Wojewódzką, natomiast trzeba było zrobić spotkania z członkami partii, bo każdy członek partii jest na wagę złota, a tego chyba mówię przewodniczącemu, trochę brakło i oby nie obudził się z ręką w nocnikach tych członków na frakcję SLD zacznie brakować czy ubywać. Dziękuję bardzo. No i dziękuję za szczere wypowiedzenie opinii, bo my tutaj Ryśkiem się znamy, a tam prawie ciekaw, ile będzie w stanie tych przemyśleń wyłożyć publicznie i w zasadzie wyłożył swoje stanowisko. Maciej Gdula, no tutaj przedstawiciel frakcji Wiosna i jestem ciekaw, jak ty się zapatrujesz na to, co się już stało, jak zwrócił uwagę Rysiek, ale przecież mówimy też o przyszłości, na co zwrócił uwagę z kolei końcowej partii swojej wypowiedzi, jakie to przyniesie skutki dla nowej lewicy już pod jednoczeniem. A muszę ciebie, przepraszam. Tak. Dziękuję bardzo. Ja się zgadzam z tym, że ten proces był dramatyczny. Obfitował w napięcia, których efekty też dzisiaj obserwujemy. No to odejście z klubu tych trojga, w zasadzie pięciorga członków, członkiń, no to jest efekt odległy tego zjednoczenia. Natomiast broniłbym tej decyzji z jednego powodu, że gdyby do zjednoczenia nie doszło, a myślę, że to mogłoby być, że to było realne zagrożenie, to efekty byłyby dużo bardziej destrukcyjne, także dla reprezentacji parlamentarnej, ale w ogóle dla partii. To znaczy myślę, że gdyby nie doszło do zjednoczenia wtedy w lecie, na jesieni, to mielibyśmy do czynienia z głęboką dekompozycją całego klubu i prawdopodobnie w ogóle nie mówilibyśmy już o możliwej wspólnej liście lewicy do wyborów parlamentarnych. To by się bardzo źle skończyło i ja myślę, że koniec końców, jeżeli podliczymy wszystkie za i przeciw, zrobimy rachunek strat i zysków dla formacji, dla polityki w Polsce, dla postępowej polityki w Polsce, to stało się dobrze, że nastąpiło to zjednoczenie. Nawet jeżeli nie odbyło się w idealnej atmosferze. No tak to jestem w stanie skomentować. Chciałbym, żeby to się odbyło, nie wiem, żeby było bardziej przyjemnie, żebyśmy bardziej sobie padali w ramiona, ale czasami w polityce potrzebne są odważne decyzje i pewien rodzaj twardości, kiedy masz na uwadze długofalowy interes i kiedy wie się, jaka jest alternatywa. Alternatywa naprawdę była niewesoła i jeśli ktoś uważa, że mogłoby być nadal tak, jak było przed zjednoczeniem przez te 2 lata, to jest w głębokim błędzie. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo, Maćku. No, myślę, że stanowisko, które wyrażasz, jest dominujące w frakcji Wiosna Nowej Lewicy, której z kolei właściwie to nie frakcji Wiosna, tylko właśnie swojemu kierownictwu, czyli frakcji SLD,
zarzuca wielu członków tej frakcji Sojuszu, że frakcja Wiosna uzyskała we wszystkich ciałach przedstawicielskich parytet, mając dużo mniej liczne struktury, prawda? Ale to nie jest w żaden sposób wina Wiosny. Natomiast Wiosna rzeczywiście, można powiedzieć, że grzechem by było, gdyby z takiej konstrukcji zjednoczeniowej nie skorzystała. Dlatego przede wszystkim zapytałem o ewentualne zarzuty wobec sposobu jednoczenia ze strony przewodniczącego Włodzimierza Czarzastego właśnie, a nie z tej drugiej wiosennej strony. Aleksandra Owca, jak to wygląda z punktu widzenia Razem? Bo nie ukrywajmy, że początkowo SLD jeszcze pod kierownictwem Włodzimierza Czarzastego nie było najłatwiejszym partnerem. Były to długie, żmudne negocjacje, zanim doszło do tej wspólnej listy lewicy pod szyldem Komitetu Wyborczego SLD w 2019 roku, ale nie jest też tajemnicą dla osób zorientowanych w temacie, że w ostatnich miesiącach polityczki i politycy Razem należeli do najbardziej konsekwentnych obrońców sposobu funkcjonowania Włodzimierza Czarzastego, który no dosyć niespodziewanie przez te dwa lata stał się twarzą i symbolem polityki trwania przy jedności, prawda? Wiosny, SLD, teraz Nowej Lewicy i właśnie Lewicy Razem. Jak to wygląda, wasza ocena sposobu zjednoczenia Nowej Lewicy? Może to jest z waszego, twojego punktu widzenia sprawa zewnętrzna, ale jednak też o to zapytam, a także no, twoja ocena tego, jak to wpłynie na stabilność funkcjonowania Nowej Lewicy po takim właśnie zjednoczeniu. Znaczy przede wszystkim najważniejszym elementem dla mnie jest właśnie kwestia tego, że patrzę na to z zewnątrz i nie jestem członkinią Nowej Lewicy, jestem w zarządzie Razem krakowskiego okręgu. My nie mieliśmy więcej informacji na ten temat, przynajmniej na poziomie struktur jakichś tam funkcyjnych, lokalnych. Nie mieliśmy żadnych informacji ponad to, co wiemy wszyscy z, powiedzmy, mediów. W związku z tym zakładam, że nasza opinia nie jest w większości naszych osób członkowskich, nie jest odbiegająca od każdej innej opinii osoby lewicowej z zewnątrz. Były na pewno pewne kontrowersje, było widać pewne napięcia, natomiast najważniejszy jest w pewnym sensie efekt. I mam nadzieję, że efektem będzie to, że tę jedność lewicy uda się zachować nie tyle przez tylko i wyłącznie struktury i tylko i wyłącznie uchwalone regulaminy czy przeprowadzone głosowania, ale przede wszystkim przez te właśnie wartości, które będą leżały u podwalin wszystkich decyzji, które są podejmowane. Czyli że będziemy mogli mieć pewność co do tego, że we wszystkich zarządach i na wszystkich stanowiskach funkcyjnych będą zasiadać osoby, co do których będziemy mogli mieć pewność, że te najważniejsze postulaty lewicowe będą przez nich realizowane. Że nie będą to osoby przypadkowe, które czekają na stołki, czy czekają na jakieś inne, nie wiem, sojusze, czy polityczne rozwiązania. I mam nadzieję, że po prostu zjednoczenie też temu pomoże. Mam wielką nadzieję, że nie sprawdzą się te najczarniejsze scenariusze, o których teraz współprzewodniczący mówili, bo tak jak mówimy, wybory są już tak naprawdę wkrótce. Ten półmetek, który teraz mamy, upłynie szybciej niż myślimy. Mam nadzieję, że Lewica będzie gotowa do tego, żeby wygrywać w dowolnym wymiarze, na który wtedy będziemy gotowi, ale Lewica w sensie wartości i w sensie realizacji lewicowych postulatów. Dziękuję bardzo za ten głos. I drugi głos, komentarz z zewnątrz wobec tych omawianych wydarzeń, Matylda Szpila. No właśnie, ja również rzeczywiście komentuję z zewnątrz. Wydaje mi się, że jestem wręcz tutaj najbardziej oddaloną od tej sytuacji osobą. Na pewno mogę się zgodzić z twierdzeniem mojego przedmówcy, że decyzje przewodniczącego powinny być podejmowane jednak z większą ilością konsultacji czy opinii. Ryszarda Śmiałka, pierwszego. Tak, tak. Pierwszego z przedmówców powinny być podejmowane z większą, no jednak większym względem co do opinii wszystkich członków danej formacji. Nawiązując również do wypowiedzi mojej przedmówczyni,
warto zauważyć, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z tworem o nazwie Nowa Lewica, w pewnym sensie przejmujemy wręcz tą słownikową definicję lewicy. Tak ważne też dlatego wydaje mi się jakieś godna reprezentacja tych lewicowych poglądów, które w tym momencie zaczynają powoli, można się spierać, czy to dobrze, czy to źle, zlewać się z poglądami konkretnego tworu politycznego. Bardzo ważne jest to pilnowanie tego z tego względu, by w najbliższych, nadchodzących, nie najbliższych, albo nawet może w kolejnych dekadach przez taki twór polityczny słowo lewica nie otrzymało, nie daj Boże, jakichś negatywnych jednak skojarzeń ze sobą. Dlatego jeśli istnieje taki twór, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby godnie reprezentował on to, pod czym się podpisuje. Dziękuję bardzo. No tutaj zwrócę tylko uwagę, że Polska Partia Socjalistyczna ma w tym aspekcie najłatwiej, ponieważ nie ma innej partii, która by stała się mianem socjalistycznej. To jeżeli i obecna Nowa Lewica, a wcześniej SLD i Wiosna i Razem uważają się za formacje socjaldemokratyczne, no trudno byłoby się odróżnić, gdyby... A się z Komunistyczna Partia Polska? Słucham? Komunistyczna Partia Polska działa... No, niezgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, już na poziomie swojej nazwy, ale oczywiście taka formacja i tacy działacze również są, ale to tam mamy ani socjalizm, ani socjalizm. Natomiast no, nawiązuję tylko do tego, że rzeczywiście ta lewica w nazwie jest siłą rzeczy powtarzana przez różne formacje, podobnie jak hasło socjaldemokracji. No i zgadzamy się z Matyldo Szpilo, że powinna być godnie reprezentowana, bo wszyscy tutaj identyfikujemy się z dobrym interesem lewicy. Proszę Państwa, nadszedł czas na turę wypowiedzi słuchaczek i słuchaczy. Bardzo bym prosił, żeby Państwo, którzy chcą zabrać głos, albo podnieśli rękę poprzez aplikację Zoom, tak żebym to zobaczył, albo napisali w czacie, że jest chęć zgłoszenia się. Proszę bardzo, Adam Jaśkow, którego teraz odciszam. Adam, już możesz... Ujawniłem się, dałem sobie głos. Postaram się jakby krótko zarysować kilka problemów. Zacznę od samego początku, to znaczy od wystąpienia Maćka Gduli, który powiedział, że powinniśmy uszanować swoje poglądy, to skąd przyszliśmy i to, jakie mamy przekonania. Otóż uważam, że niestety to jest nie do utrzymania, ponieważ sytuacja, w jakiej jesteśmy, Polska i Lewica, wymaga, że wszyscy musimy się zmienić. Niestety polska klasa polityczna ogólnie, niestety lewica nie jest z tego wyłączona, jest bardzo zaściankowa. Nie jesteśmy w stanie na razie budować rozwiązań problemów, które przed nami stoją. Trudno wymagać od wyborców, żeby orientowali się w sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej, skoro większość polityków się nie orientuje. Ta praca jest do wykonania najpierw przez polityków, a potem czeka nas ciężka praca z wyborcami, bo o ile powiedzmy Tusk ma proste zadanie, powie, no ja chcę, żeby było tak jak 8 lat temu, prawda? To oczywiście jest niewykonalne, ale to jest jasny przekaz. Taki gra na reminiscencjach. Natomiast lewica, nowa lewica jako partia, musi pracować ze sobą i z wyborcami. Światowi ekonomiści, których do socjaldemokratów nie można zaliczyć, ale do takiej ekonomii realistycznej, czyli tacy ekonomiści, którzy widzą problemy i szukają rozwiązań, są bardziej na lewo niż polska lewica. I naprawdę jest wiele pracy przed nami, żeby znaleźć rozwiązanie tych problemów. Przechodząc już do nowej lewicy, to mamy kilka problemów do rozwiązania. Po pierwsze, nie wiem jak było w Wiośnie, ale w SLD i Nowej Lewicy nie istnieje komunikacja wewnętrzna.
zapadają gdzieś decyzje i mało kto wśród członków i aktywistów nawet zna powody, przyczyny, nie jest w stanie tego zanalizować. Nawet tak jak ja staram się obserwować scenę polityczną, rzadko wiem, jakie motywacje stoją za politykami, że wybierają takie, a nie inne rozwiązania. Skoro nie ma komunikacji wewnętrznej, to nie ma też i komunikacji na zewnątrz. Skoro nie są wypracowywane rozwiązania, to trudno też przekonać osoby spoza partii do tych rozwiązań. No, klasycznym przykładem jest propozycje zmian podatkowych, jakie zostały przedstawione. Na szczęście nie wzbudziły one żadnej debaty publicznej, a między innymi dlatego, że spokojnie mogły być przedstawione przez Platformę Obywatelską. No, ja rozumiem, że ktoś sobie to wymyślił, ale gdyby może ta koncepcja przeszła dialog wewnątrzpartyjny co najmniej, to może udałoby się ją zmienić lub poprawić. A ponieważ została ogłoszona na konferencji prasowej, trudno się było do niej odnieść. I całe szczęście, nikt się nie odniósł do niej. Ale problem jest taki, że wybory mogą być albo za pół roku, albo za półtora roku. Te dwa lata... Dziękujemy bardzo, Adamie. Okej, te dwa lata, można powiedzieć, że nie zostały wykorzystane. W związku z tym ja bym oczekiwał od nowych władz, aby jak najszybciej przedstawiły plan działania, mając pod uwagę, że wybory mogą być za pół roku. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, że tak ucinam Twoją wypowiedź, ale chciałem od razu powiedzieć, że już teraz możemy zamknąć naszą listę, chyba że jeszcze jedna osoba, jedna kobieta chciałaby się wypowiedzieć, ponieważ zgłosili się sami mężczyźni. Dorota Rykała. No może teraz w tym momencie Dorota Rykała i poza tym będą głos zabierać Rafał Skąpski, Daniel Kuchowski, Franciszek Betulani, Filip Radkowski i Marek Trzybiński. I na tym zamkniemy listę, żeby jeszcze mieli czas odpowiedzieć nasi goście. Proszę bardzo, Dorota Rykała, prosiłbym Cię dwie minutki, jeśli jesteś w stanie. Już możesz się zgłosić. Powinnaś być w stanie. Musisz nacisnąć unmute, bo ja Ciebie tutaj proszę, aby nie słychać Ciebie, nie słychać. Musisz być teraz. Dobra. Witam wszystkich i cieszę się, że udało mi się dołączyć na wizji, bo nie ukrywam, że oglądałam i słuchałam od samego początku, ale wracałam dopiero z pracy i w autobusie po prostu z telefonem słuchałam waszych wypowiedzi. Z przykrością muszę stwierdzić, że no niezadowolona jestem z tego, co usłyszałam tutaj, bo Lewica straciła już 2 lata. Tutaj przed chwileczką Adam powiedział, że wybory mogą być za pół roku albo za półtora roku. Jeżeli będą za pół roku, to niestety te wszystkie wyliczenia, donty, mandaty w Sejmie czy w Senacie nie będą miały żadnego znaczenia, bo my znów wypadniemy z tego parlamentu, ale jeżeli będziemy, to w jakimś tam małym stopniu, bo nie zawalczymy. Mówiliśmy o wyborców od samego początku, kiedy oni nam duży kredyt zaufania w postaci prawie liderów, może więcej niż jeden lider. Okazało się, że 3 lider wynik zamiast go powiększać. Moje pytanie jest takie, w sumie do jednego i drugiego współprzewodniczącego Małopolski. Czy Lewica pójdzie po Polskę? Bo oto czy tam zbawcą narodu, to zresztą kiedyś takie nawet miał marzenie w wieku chyba 45 lat w urodziny, zapytany, czego by sobie życzył w przyszłości. Powiedział, że jak będzie emerytem, to chciałby być takim zbawcą narodu. I dzisiaj
my wszyscy niestety spełniamy to jego marzenie. A znowu będzie szła z boku Polski tylko. Czy ważniejsze są miejsca w parlamencie, fotele w Sejmie, czy to, czego oczekują ludzie? My w tej chwili chcemy pozbyć się, odebrać Kaczyńskiemu Polskę. A jak na razie nie usłyszałam dzisiaj tutaj nic, co mogłoby mnie zapewnić, że my tą Polskę mu odbierzemy. Dziękuję bardzo za pytanie. Tutaj od razu powiem, że częściowo być może wina leży po mojej stronie, ponieważ pytania były kierowane na kwestie bardziej międzypartyjno, taktyczno-strategiczne, a w mniejszym stopniu programowo-ideowe, bo takie też było założenie dzisiejszej dyskusji, bo tych programowo-ideowych spotkań też w Kuźnicy nie brakuje, ani tekstów na łamach zdania, więc dzisiaj poszliśmy w troszkę inną stronę celową, grupując liderów politycznych organizacji lewicy w Małopolsce. Rafał Skąpski, proszę bardzo, już Ciebie Rafale odciszam. O, dziękuję bardzo. Ja chcę bardzo mocno wesprzeć głos Doroty Kały, bo podobnie jak ona uważam, że najważniejszym programem opozycji nie są te kwestie, o których tutaj koleżanki i koledzy mówili. Dzisiaj najistotniejsze jest to, że odsunięcie PiS-u od władzy. Mówił Maciej Gdula, wejście do rządu i odebranie Kaczyńskiemu przywództwa. Kolejność musi być odwrotna. Nikt nie wejdzie do rządu, jeśli Kaczyński będzie wygrywał kolejne wybory. Wyborców nie interesuje pozycjonowanie liderów, który jest od którego ważniejszy. I powiem brutalnie, że mnie nie interesuje to, czy w przyszłych wyborach moja lewica, z którą jestem związany całe życie, będzie miała 5 mandatów więcej, czy 10 niż ma teraz. To cała zjednoczona opozycja musi odsunąć PiS od władzy. Oczywiście, że naturalnym liderem zjednoczonej lewicy może być ten, kto jest przywódcą największej partii i z najlepszymi notowaniami. Mnie Donald Tusk pod wieloma względami nie pasuje i jego wypowiedzi mi nie pasują. I wiem, że nie jest on sympatykiem lewicy, a już na pewno nie jest sympatykiem tego wszystkiego, co ludziom z siwymi włosami kojarzy się z latami sprzed 89 roku. Ale nie ma innej możliwości. Musimy się zjednoczyć i musimy przyjąć, że ktoś, kto reprezentuje największą siłę, ma powiedzmy najwięcej do powiedzenia. Były dwie okazje, według mnie, do odsunięcia PiS-u od władzy. Pierwsza, kiedy były sygnały od Gowina, że chce się porozumieć i że chce wyjść ze Zjednoczonej Prawicy. Czy to było realne, czy nie? Wydaje mi się, że politycy opozycji tego nie podjęli. I druga, to druga tura wyborów prezydenckich, kiedy Rafał Trzaskowski nie uzyskał właściwej, jednoznacznego poparcia ze strony lewicy. Natomiast sukcesów według mnie nie było aż dwóch, bo tylko Rzeszów. To, że zgromadziły się tłumy w obronie mediów, że gromadziły się wcześniej tłumy w obronie sądów, nie jest sukcesem partii politycznych, a ruchów społecznych. Mnie kończąc, po połączeniu obu partii pozostał niesmak i ten niesmak jest bardziej odczuwalny w powiatach, w małych miejscowościach, w Warszawie pewnie nie. Mówił Maciej Gdula, że gdyby nie było zjednoczenia, to klub by się rozpadł. To zjednoczenie na pewno było potrzebne, ale niewątpliwie partia Wiosna zyskała więcej niż zyskało SLD.
ta nierównomierność jest dostrzegana i jest w jakimś sensie pamiętana. Klub zaczął się rozpadać. Było zjednoczenie, a klub zaczął się rozpadać, a Ryszard Śmiałek powiedział, że prawdopodobnie jeszcze z tego klubu wyjdzie więcej osób. I ja bym tych posłów, którzy wyszli z klubu, nie lekceważył. Nie przeceniam, ale nie lekceważmy. Dlatego nie podoba mi się krótki felieton Bartosza Rydlińskiego w dzisiejszej Trybunie, gdzie on właśnie lekceważy i Tuska, i Millera. Dzisiaj powinniśmy być ponad wszystkimi urazami. Pamiętajmy, tak jak poeta pamięta z Miłosza cytat, tak my pamiętajmy, ale cel pierwszy, odsunąć PiS od władzy. Dziękujemy bardzo, Rafale. Odpowiadając na pytanie w czacie rozmowy, państwo, którzy tak kapitulują przed Tuskiem, to z której frakcji, cytuję, tutaj myślę, że wypowiadają się zwłaszcza te osoby, które dotąd zabierały głos w dyskusji w swoim własnym imieniu, nie żadnej frakcji, a powiem tylko, że cała trójka, chociaż każda z osób miała inny nieco pogląd, wyrażała, to są aktywni działacze i działaczka Kuźnicy. A teraz chciałbym oddać głos, poproszę Ciebie bardzo, Danielu, o 2 minuty. Daniel Tuchowski z frakcji Wiosna, Nowa Lewica, Młoda Lewica. Proszę bardzo. A, muszę Ciebie rzeczywiście udostępnić głos. Daniel Tuchowski, proszę bardzo, już możesz mówić. Wyłącz mnie jeszcze. Dobra, już mogę mówić? Tak, już możesz mówić, proszę bardzo. Dobra, dziękuję bardzo, panie Pawle, za głos. Ja mam takie pytanie do obu współprzewodniczących, do pana Ryszarda i do pana Macieja. No jak wszyscy wiemy, no na samych dużych miastach nie da się wygrać wyborów. No i takie krótkie pytanie, no też jak to były niektóre badania, że w sumie to tak naprawdę miasta powiatowe wygrywają wybory, więc pytanie do pana współprzewodniczącego Ryszarda i Macieja, jakie macie plany na to, żeby Lewica w Małopolsce właśnie była jak najbardziej obecna w tych miastach powiatowych poza Krakowem i żeby zyskiwać jak najwięcej poparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję także za zwięzłość przy tym mijającym nam czasie. Teraz proszę o głos Franciszka Wetulaniego, również frakcja Wiosna, Nowa Lewica w Małopolsce. Proszę bardzo, już pana odciszam, panie Franciszku. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać o trochę inną kwestię, a mianowicie jak wszyscy państwo, panie, panowie, postrzegacie przyszłość, jeśli chodzi o politykę lokalną? Bo tutaj z mojej perspektywy taką najbardziej wiarygodną, czy też aktywną polityczką obecnie działającą jest pani posłanka Daria Gosek-Popiołek, która rzeczywiście, którą widać, dzisiaj nawet była z nami na proteście, widać ją no, we wszelkiego rodzaju inicjatywach proekologicznych, obywatelskich, no, gdzie nie jestem, to widzę panią posłankę, a wydaje mi się, że polityka czy lokalna, czy też podejście do tej polityki lokalnej, czy do magistratu, czy do tego, jaką politykę prowadzi prezydent Jacek Majchrowski, jest dosyć istotne. No i warto pamiętać o tym, że prezydent Jacek Majchrowski nie jest osobą, która prezentuje taki światopogląd, powiedzmy, zbieżny z tym, co Lewica ma w programie, czy też z czym jest w ogóle lewicowy czy progresywny taki zespół ideałów. No, chociażby ostatnio sprawa Marka Jędraszewskiego, o którego pozostanie w kapitule najważniejszego krakowskiego odznaczenia medalu Krakowie Merenti, Jacek Majchrowski osobiście walczył i osobiście bronił tej decyzji o pozostawieniu arcybiskupa w tej kapitule, pomimo tego, że zostały przedstawione bardzo silne argumenty o tym, że jest to nagroda świecka przyznawana przez miasto, a więc również nie przez instytucję kościelną. Nie powinno tam być jakichś dostojników tej czy innej religii.
Również padły argumenty o tym, że no, arcybiskup się zhańbił z wypowiedziami o tęczowej zarazie. No ale też inne sprawy, chociażby pogarda, z jaką Jacek Majchrowski podchodzi do postulatów ekologicznych. Ostatnio, kiedy mieliśmy do czynienia z wyrżnięciem przez Miejską Spółkę Zarząd Zieleni Miejskiej 500 zdrowych drzew w Płaszowie pod budowę parkingu i taką turystyczną, kolejną turystyczną rozrywkę zrobioną na Holokauście. No i jeszcze inna kwestia chociażby, która pokazuje dobitnie według mnie nielewicowość Jacka Majchrowskiego, to podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej w pandemii, czyli w czasie kryzysu, kiedy ludzie mogliby oczekiwać od władz nie tylko państwa, ale również lokalnych władz samorządowych, że nie będą tego typu kontrowersyjnych i utrudniających życie decyzji podejmować. No ale jednak okazuje się, że w Krakowie są pieniądze na zorganizowanie Igrzysk Europejskich z panem ministrem Sasinem, a nie ma pieniędzy na dobrą komunikację miejską. Także tutaj pokrótce chciałbym zapytać, szczególnie mnie interesuje odpowiedź pana przewodniczącego Śmiałka, jak biorąc pod uwagę, że znane mi są głosy, że w przeszłości góry SLD zwalczały wszelkie próby, przejawy krytyki tego zła w polityce Jacka Majchrowskiego w strukturach partii, ale też interesuje mnie pytanie, odpowiedź pana współprzewodniczącego Macieja Gduli, na ile widzi w ogóle swoje zaangażowanie w lokalną politykę, bo na razie go w tej lokalnej polityce mało co w ogóle widać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głos, panie Franciszku. Myślę, że rzeczywiście warto, żeby w tej końcowej wypowiedzi przynajmniej obu współprzewodniczących znalazło się zagadnienie w stosunku do współpracy, bądź też jej braku z prezydentem Jackiem Majchrowskim, ponieważ rzeczywiście widać wewnątrz nowej lewicy już teraz w jednej partii bardzo wręcz skrajnie przeciwstawne opinie w tym temacie, bo przecież wasze frakcji Wiosna są osoby, które swoją rozpoznawalność zbudowały na aktywizmie miejskim zwróconym przeciwko polityce prezydenta Majchrowskiego, a z drugiej strony przecież jest w nowej lewicy szereg osób związanych z prezydentem Majchrowskim i to nie w negatywnym tego znaczeniu, tylko z nim współpracujących również dla dobra miasta w tym, co było pozytywne od 2002 roku. Czy nawet wcześniej, zanim został on prezydentem miasta, był wojewodą przecież i aktywną osobą krakowskiej i małopolskiej lewicy. Ostatnie dwa głosy jeszcze przed oddaniem głosu uczestnikom dyskusji. Filip Radkowski z Kuźnicy. Członek szeregowy również Nowej Lewicy, frakcja SLD, o ile się nie mylę w naszym ciągu, ale Filip mówi z pewnością we własnym imieniu, a nie w imieniu jakiejkolwiek frakcji. Proszę bardzo, Filip. Jeszcze nie słychać cię. O. Tak. Siłą lewicy zawsze był opis rzeczywistości, adekwatny do sytuacji politycznej. Cały XIX. Mów troszkę bliżej mikrofonu, Filip, dobrze? Bo cicho cię słychać. Cały XIX wiek, lepiej? Lepiej trochę. Cały XIX wiek to był kapitalizm, więc walczyliśmy z kapitalizmem, a pytanie, czy ten kapitalizm dalej istnieje, bo chyba już żyjemy w formacji postkapitalistycznej. Kto rządzi, jak ulica mówi na to, klasa polityczna. Co to znaczy ta klasa polityczna? To są ludzie, którzy mogą rozdawać posady. I świetnie do tego pasuje postać Tuska i świetnie do tego pasuje postać Kaczyńskiego. Im najbardziej by się podobało, gdyby były takie dwie strony, prawda? Jak w Stanach Zjednoczonych, Republikanie, Demokraci, w Anglii. I to by im zupełnie wystarczało. Także nie wierzę w to, żeby w ogóle Tusk był zainteresowany udziałem lewicy w przyszłym jakimś takim zbiorczym ciele walczącym z Kaczyńskim. Zresztą widać już teraz jego wyraźne dystansowanie się do lewicy. Naszym pytanie, kto jest przeciwnikiem lewicy? Bo przecież nie tych, nie wiem, 1500 kapitalistów, którzy rządzą światową gospodarką, bo to jest taki mit jak pięciu cesarzy, którzy wywołali pierwszą wojnę światową. Przecież patrzmy zgodnie z dziadniem Marksem i z tradycją,
na klasowy charakter państwa i szukajmy tutaj sił, które ich wspierają, obecnych władców. Widać, jak Kaczyński to organizuje, rozdając posady, budując sejmowe przekupstwo jako system. Najgorszą rzeczą, innymi słowy, ku temu zmierzam, dla lewicy byłoby zaliczenie do klasy politycznej współczesnej. Muszą ludzie wiedzieć, że lewica nie jest klasą polityczną i nie będzie. Także w tym kontekście na przykład mowa o tym, że Wiosna coś zyskała w wyniku połączenia jakieś, nie wiem, funkcje, jest nieporozumieniem, bo to jest prawo do ciężkiej roboty. I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Filipie. I ostatni głos, prosiłbym, żeby bardzo krótki, bo jak tutaj słyszę w kuluarach, kilkoro uczestników dyskusji dysponuje ograniczonym czasem, bo nasze spotkanie nam się wydłuża trochę także z powodu tych problemów technicznych na początku. Jest to głos ostatni Marka Trzybińskiego, który niedawno wystąpił z frakcji SLD z Nowej Lewicy, a jest także aktywnym działaczem Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa. Proszę bardzo, Marek, już daję Ci głos. A gdzie poszedł? Wiesz, Marek, możesz mówić? Tak. Marek, nie słyszymy Cię, mimo że masz włączony mikrofon, według tego, co widzę. Halo, Marek? Jeszcze raz spróbuję Ciebie odciszyć. Teraz spróbuj mówić. Nie. Znaczy, nie musiał zaakceptować. O, teraz widzimy Cię, Marek, ale nie słyszymy. Wyłącz ten, mikrofon sobie włącz. Mikrofon albo może zdejmij słuchawki. Zdejmij słuchawki. Wyjmij słuchawki i mów do komputera, bo... Odepnij słuchawki. Tak, odepnij słuchawki. Teraz? Nie słychać, jesteś zupełnie... O, teraz, proszę bardzo. Słychać teraz, tak? Więc dobrze, witam serdecznie wszystkich po raz wtóry. Teraz słyszalnie. Na początek mam taką dygresję, jeżeli chodzi o Macieja Gdulę. Nie wiem, czy to był jakiś błąd freudowski typowo, bo Maciej powiedział, że on nie ma zamiaru rezygnować ze swoich celów. Natomiast jest przekonany, że przedstawiciele SLD nie będą w stanie zrezygnować ze wszystkich swoich założeń. Tu wskazuje już na pewnego rodzaju kolejną nierównoprawność. Kolejna sprawa, która mnie bardzo od pewnego czasu boli. Wiadomo, to co powiedział Paweł, że jestem aktywny, jeżeli chodzi o prawa represjonowanych funkcjonariuszy, to może nie jest jedyny problem, bo w tej chwili w programie Lewicy, Nowej Lewicy, widzę bardzo zdawkowe potraktowanie w ogóle problematyki seniorów. To w jakiś sposób koresponduje z wypowiedziami niektórych działaczy, zresztą Wiosny, mówiące o tym, że należy pozbyć się złogów komunistycznych. Przepraszam, że mówię w ten sposób, jest to brutalne, ale jest to prawda i jest to prawda potwierdzona. Dlatego mam takie pytanie, czy Nowa Lewica zamierza wreszcie się jednak troszeczkę skoncentrować również na tych ludziach starszych? Ja wiem, że tam jest niewielu waszych wyborców. Natomiast bardzo bym prosił, żeby jednak o tym pomyśleć. W tej chwili emeryci, ludzie starsi są grupą, która się najszybciej pauperyzuje. Musicie to brać pod uwagę. I jeszcze jedno krótko, bardzo pozytywne zdanie, jeżeli chodzi o PPS. Na razie na pewno nie zamierzam wstępować do was. Natomiast po wypowiedziach tej pani jestem pozytywnie nastawiony. Proszę mi wierzyć. Bardzo chętnie się skontaktuję po to, żeby porozmawiać na zasadzie sympatyka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Marku. I w ten sposób zamykamy listę głosów w dyskusji. Wszystkie głosy, które zostały tutaj skierowane do mnie jako prowadzącego spotkanie, zostały wypowiedziane. I chciałbym teraz oddać głos uczestniczkom dyskusji, którzy odniosą się w sposób dowolny. Tutaj od razu powiem, że nie chcę i nie mam też żadnych instrumentów, żeby
cenzurować czy kierować tymi głosami, w jakim kierunku i w jakim stopniu odniosą się do poszczególnych głosów w dyskusji. Więc jest to wolny głos podsumowujący każdej z osób biorących udział w dyskusji, poczynając od Matyldy Szpilic z Polskiej Partii Socjalistów. Proszę bardzo. Dziękuję. Słuchając tych pytań, wypowiedzi, które przed chwilą tutaj padły, większość jednak była skierowana raczej do reprezentantów Nowej Lewicy, mało tak naprawdę mam tutaj do odpowiadania, chociaż szczególnie wydaje mi się, że mogłabym poruszyć kwestię polityki lokalnej, działania lokalnego, zwłaszcza ze względu na to, że jest to mi szczególnie bliskie. Wydaje mi się, że patrząc na reprezentację po prostu Lewicy w rządach lokalnych, w radach miasta, innych tego typu reprezentacjach, no jest ona dość słaba. Wydaje mi się, że najbardziej rozpoznawalni, no i największa ilość reprezentantów Lewicy jest jednak właśnie w parlamencie, w Sejmie, w Senacie. W Senacie teraz już może nie do końca. I równocześnie ci ludzie muszą też się zajmować polityką lokalną. Mam wrażenie, że również działacze, choćby młodzieżowi, młodzieżówek, traktują czasami tą działalność lokalną jako taki stopień, który ma ich wznieść na wyższe poziomy, na wyjazd do Warszawy, na działanie na tym szczeblu krajowym, a ta działalność lokalna jest trochę jednak uważana za taki tryb przejściowy, za coś, na czym trzeba się wypromować, wznieść, ale co się koniec końców jednak porzuci. Dla mnie osobiście na ten moment w moim życiu działalność lokalna jest bardziej wartościowa, bardziej mnie do siebie skłania niż działalność krajowa i mam nadzieję, że takich osób będzie się pojawiać więcej, być może nawet takich lokalnych patriotów związanych jednak z działalnością na rzecz swojego otoczenia, ludzi w swoim miejscu, co jak najbardziej może mieć również wpływ pozytywny na politykę krajową. Tak jak tu zostało wspomniane, no te wybory się często też wygrywa w miastach powiatowych, to też jest bardzo ważne, a żeby wygrywać wybory na tych niższych szczeblach, to trzeba jednak na tych niższych szczeblach tutaj działać. Wbrew pozorom, żeby wygrać wybory na jakimś właśnie stopniu lokalnym, nie wystarczy, że jeden polityk szczebla krajowego, posłanka, poseł, senator przyjedzie przed wyborami do tego miasta, wygłosi tam przemowę i wszyscy jego mieszkańcy będą do tego sporu politycznego przekonani. Lewica potrzebuje więcej działaczy i polityków lokalnych. Dziękuję bardzo za jednoznaczny głos podsumowujący Matyldy Szpili. I teraz proszę Aleksandrę Owcę z Lewicy Razem. Dziękuję. Ja odniosę się trochę zbiorczo, postaram się zwięźle, w szczególności do trzech pierwszych wypowiedzi. Ponieważ bardzo mocno wybrzmiały słowa o odebraniu Kaczyńskiemu Polski i o starcie wspólnej zjednoczonej opozycji. Ja bym chciała się do tego odnieść nie dlatego, że nie uważam, że to jest koniecznie złe rozwiązanie, dlatego że wszystko ma swoje plusy i minusy, tak jak tutaj już padało. Natomiast było już tutaj mówione jak działa ordynacja wyborcza. Było mówione o tym, że nie jest istotne, kto będzie na tych listach, że ważne, żeby wygrała opozycja. Ja bym chciała powiedzieć, że moim zdaniem jest bardzo istotne, kto będzie na tych listach, dlatego że żyjemy w kraju, w którym ja jestem na przykład pokoleniem wychowanym za pierwszych rządów PiSu, za dwóch kadencji rządów Platformy. W trakcie rządów SLD byłam jeszcze trochę prawdopodobnie za mała, żeby bardzo interesować się polityką. Natomiast jestem pokoleniem, które jest wychowywane przez księży w szkołach kilka razy w tygodniu. Jestem pokoleniem wychowanym na kulcie Jana Pawła II. Jestem pokoleniem, które dobrze wie, że te przykłady, które tutaj przewodniczący Ryszard Śmiałek powoływał, osób, które powiedzmy przeszły z PSL-u stricte do tak naprawdę struktur rządowych, to nie są odosobnione przypadki. Czy to będzie PiS, czy to będą inne osoby konserwatywne i liberalne, które po prostu idą do polityki po stołki, oni wezmą
to w jaki sposób PiS zmienił struktury państwa, wezmą Sąd Najwyższy, wezmą Trybunał Konstytucyjny i użyją go po prostu do swoich celów. Nie możemy mówić, że musimy tylko wymienić ludzi na stołkach. Musimy wymienić ludzi na takie osoby, którym możemy zaufać, że faktycznie zmienią struktury państwa i że faktycznie zmienią kierunek, w którym idzie Polska. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy mieli drugi PiS z innymi nazwiskami, z innym Kaczyńskim, ale będziemy mieli dokładnie to samo, bo nikomu się nie będzie opłacało z osób, które w żaden sposób nie reprezentują wartości i nie idą ze względu na chęć zmiany do polityki, nikomu się nie będzie opłacało tego naprawić. Po prostu. To jest moja ocena na temat startu Zjednoczonej Opozycji. Natomiast potem chciałabym się odnieść jeszcze do tego, co mówił Franek Wetulani na temat działalności lokalnej. Oczywiście nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeśli powiem, że działalność Darii Gosek-Popiołek jest dla mnie jedną z najbardziej inspirujących mnie rzeczy w polityce i jej ogromne poświęcenie również na szczeblu lokalnym jest po prostu dla mnie niewiarygodne. Natomiast też chciałabym odnieść się do tego, że obok Darii jest mnóstwo osób młodych czy starszych, które bardzo chciałyby działać i jest momentami bardzo ciężko, nie mamy rąk do pracy i to wiem, że nie dotyczy tylko naszej partii, ale dotyczy wszystkich struktur politycznych, lewicowych, aktywistycznych. Jest ciężko, bo ludzie muszą pracować, bo ludzie mają swoje rodziny, swoje życia. Jest ciężko dlatego, że kiedy zwołuje się konferencję prasową o rzecz lokalną, na której nie ma posła czy senatora, to media po prostu nie przychodzą. Jest ciężko dlatego, że te media, które są, piszą o sprawach warszawskich, piszą czasami o sprawach krakowskich, jeżeli są takie, powiedzmy, jak na przykład igrzyska, które odnoszą się do całej Polski. To są wszystko rzeczy, nad którymi musimy pracować. To są rzeczy, dla których się ludzie angażują i poświęcają i często zostają i nawet nie próbują zyskać przez to rozgłosu. Natomiast żeby realizować politykę na szczeblu lokalnym, jest potrzebna jakaś rozpoznawalność, chociażby po to, żeby przyciągnąć następne osoby, żeby mieć te ręce do pracy. I to jest moje takie podsumowanie tych pytań. Wydaje mi się, że pozostałe są już bardziej skierowane do panów współprzewodniczących i bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o głos podsumowujący współprzewodniczącego Nowej Lewicy, posła Macieja Gdulę. Proszę bardzo, Maciej. Mam chyba włączony. Tak, już możesz mówić. Tak. Dobra. To zacznę może od tej kwestii, o której już mówiliśmy, o Zjednoczonej Opozycji. Ja podtrzymuję tą moją wątpliwość, która wynika z tej idei, że wszyscy powinniśmy wystartować z jednej listy, ale chcę jakby dodać jakiś nowy argument do tego. Pojawił się taki zarzut, że zmarnowaliśmy 2 lata, bo nie mamy takiego samego poparcia jak podczas wyborów. Otóż rzeczywiście nie mamy, ale jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji z zupełnie nowym poparciem. To jest coś, co wychodziło nam w badaniach. My w 2019 roku byliśmy po prostu po części Polską 2050 Hołowni, byliśmy Kukizem 15, byliśmy Nowoczesną, byliśmy po prostu nową partią. Nawet jeżeli część osób w SLD odczuwało to jako powrót do tego, co było wcześniej, dla wielu wyborców byliśmy po prostu nową ofertą. Było tam Razem, była tam Wiosna, która weszła niedawno do Parlamentu Europejskiego, więc to była po prostu nowa partia. I to, co nastąpiło później, to była w jakimś sensie też przebudowa tego elektoratu. My to widzimy dość wyraźnie w statystykach, jeżeli idzie o poparcie. Mamy dużo więcej młodych wyborców, dużo więcej wyborców ze średniego pokolenia. Traciliśmy wyborców starszych. I mamy wyborców, którzy z 2 lata, co przebył klub parlamentarny i przebyły ruchy społeczne. To jest doświadczenie protestu.
doświadczenie obrony trudnych spraw, doświadczenie zaangażowania w kwestiach, od których inne partie stroniły, od których się odwracały, bronienie spraw, od których reszta polityków odwracała wzrok. Myślę tutaj o obronie osób LGBT przed atakami w kampanii prezydenckiej. Myślę tutaj o kwestii granicy i kwestii pomocy dla uchodźców migrujących. Myślę oczywiście o kwestii praw kobiet, prawie do aborcji. To są trzy najważniejsze rzeczy i walki, w których lewica bardzo wyraźnie stawała wobec tego głównego przeciwnika, jakim jest PiS, ale stawała także osobno od reszty opozycji, nie bojąc się, odważnie deklarując swoje poglądy. Więc tutaj nastąpiło coś ważnego moim zdaniem przez te dwa lata. I nawet jeżeli dzisiaj mamy tylko albo aż 8-9% głosów, a nie 13%, to myślę, że jest to trochę bardziej wykrystalizowany elektorat, trochę bardziej gotowy do wsparcia nas w takiej odważnej polityce i w polityce zmiany. I teraz przechodząc do lokalnej, do kwestii lokalnej polityki, myślę, że to są ważne pytania. Zacznę od mojej obecności w lokalnej polityce. No ona nie jest tylko obecnością personalną, jest obecnością całego biura, a także osób, które wokół biura funkcjonują. W tym sensie myślę, że biuro robi bardzo dużo dobrej pracy, jeżeli chodzi o lokalną politykę. Ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy z Magdą Dropek, z Tomkiem Leśniakiem, z Grześkiem Garbolińskim, z Klaudią Chmielowiec, z Weroniką Frączek, które są aktywne bardzo w tej lokalnej polityce. O to też chodzi w budowaniu biura, w funkcjonowaniu partii, żeby powstawali nowi lokalni liderzy. Ja będę bardzo zadowolony, jeżeli to się uda, także ze wsparciem frakcji SLD, ze wspieraniem osób, które w frakcji SLD działają lokalnie. Ja też jednak wykonuję sporą pracę, w tym sensie to, też ta krytyka Franka mi się wydaje, jakby przyjmuje zdrową krytykę, ale też myślę, że jest trochę na wyrost jednak, bo też sporo robię, żeby kwestie lokalne nagłaśniać ogólnopolsko. Na przykład konflikt na Uniwersytecie Pedagogicznym. Oprócz takich rzeczy jak zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy, no to rozmawiam z dziennikarzami, staram się ich zainteresować tą kwestią, tworzyć presję na władze uczelni. No to są też takie sprawy jak na przykład kurator Nowak i zadawanie pytań ministrowi Czarnkowi w Sejmie. To są rzeczy, które sprawiają, że lokalne tematy są widziane nie tylko lokalnie, ale są widziane z perspektywy ogólnokrajowej. Myślę, że to jest niezwykle ważne i to Sejm jest takim narzędziem, żeby to robić. A jeśli chodzi o politykę Jacka Majchrowskiego, no to na pewno też udowodniliśmy to, jeżeli jego polityka wymaga krytyki, to nie mamy żadnych oporów, żeby go krytykować. Natomiast też nie jest tak, że ja na przykład mam jakąś obsesję Jacka Majchrowskiego, bo w tym sensie w konkretnych sprawach też jestem w stanie uznać, że zrobił dobre kroki, na przykład w kwestii polityk równościowych, tak, pewnych gestów wobec osób LGBT+. To są ważne sprawy, które wiem, że też pewnie prezydentowi łatwo nie przychodziła, jednak się na nie zdecydował, bardzo to docenia. A jeśli chodzi o kwestie, to już jest zamykająca uwaga, jeżeli chodzi o kwestie programowe, no to powiem, że na ostatniej Radzie Krajowej też powstał zespół
programowy, który będzie rozwijał te tezy programowe. I tutaj się z Markiem Trzewińskim nie zgodzę, że jeżeli chodzi o te kwestie seniorów, senioralnych. W tym ostatnim programie, w tych takich tezach programowych, tam jest sporo o seniorach, ale jeżeli jest za mało, też zachęcam do współpracy, do wskazywania, co należy w tym programie zmienić. Zachęcam do aktywności takiej też programowej, wewnątrzpartyjnej. Można zostać stałym konsultantem tego zespołu, można się ze mną kontaktować też, jeżeli ktoś ma taką pasję programową, to ja bardzo chętnie wysłucham wszystkich uwag. Od tego rzeczywiście, jak będzie wyglądał program, jak będzie nasza wizja wyglądała, zależy dynamika kampanii, zależy sukces wyborczy, który będzie sukcesem lewicy i który wierzę, że będzie sukcesem opozycji, który też doprowadzi do odsunięcia Kaczyńskiego od władzy, ale to się musi stać nie tylko z powodu tego, że Kaczyński źle rządzi, czy Kaczyński niszczy Polskę, ale to się musi stać także właśnie ze względu na to, jaką będziemy mieli pozytywną wizję, o jaką zmianę będziemy walczyć. Dzięki. Dziękuję bardzo, Maćku. Zanim oddam głos na podsumowanie Ryszardowi Śmiałkowi, chciałem tylko dodać do tej rzeczywiście nie podlegającej żadnej dyskusji listy tematów niewygodnych dla prawicy, prawa kobiet, prawa osób LGBT, prawa migrantów, uchodźców, czy zwykłe prawa człowieka, zwłaszcza w tym ostatnim kontekście, chociaż w każdym z trzech wymienionych. Również sprawę, którą najczęściej na tapecie stawia wcześniej zabierający głos w dyskusji Marek Trzywiński, czyli prawa byłych funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa i przeciw wobec odpowiedzialności zbiorowej wszystkich tych osób, a także wdów czy wdowców po takich osobach, które są następnie traktowane zupełnie niekonstytucyjnie. Ale to tak tylko tytułem uzupełnienia. A teraz chciałbym oddać głos Ryśkowi Śmiałkowi, Ryszard Śmiałek, współprzewodniczący Nowej Lewicy, frakcji SLD. Proszę bardzo, głos podsumowujący. Ponieważ mój głos jest zapewne ostatni, więc chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kuźnicy za, myślę, piękną dyskusję o Lewicy, dokładnie jak powadzisz, dokąd zmierzasz Lewico. Mam nadzieję, że to początek takich spotkań, że przejdą one w jakiś rodzaj cykliczny, kwartalny, półroczny, bo jest o czym rozmawiać i jest się czym martwić, proszę Państwa, dlatego że na tą chwilę Lewica w sondażach ma między 6 a około 8%. I w praktyce to można przedstawić w ten sposób, że jeżeli mieliśmy prawie 13 dwa lata temu i z tego było 49 parlamentarzystów, na tą chwilę mamy tych parlamentarzystów 20 z kawałkiem. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli to poparcie będzie się utrzymywało na tym samym poziomie, a mamy już doświadczenia choćby w postaci posłanki Hanny Gill-Piątek i Moniki Pawłowskiej, to i u nas znajdą się tacy, którzy dla stołków, jak powiedziała tu przed chwilą mądrze koleżanka z Razem, nas zdradzą i pójdą na listy do innych formacji, żeby mieć tylko możliwość zapełnienia zostania w Sejmie. Więc naprawdę musimy wsiąść się do pracy, bo zajmowaliśmy się przez ostatni rok sobą, naszymi wewnętrznymi problemami, zawieszeniami, kłótnią, ale zabrakło wyjścia do ludzi. Zabrakło tego, żebyśmy poszli, porozmawiali, przedstawili się i pokazali, co mamy do zrobienia. Jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście to, co powiedziała Dorota Rykała, przed nami może być walka w ogóle o to, czy będziemy w tym parlamencie, bo tak to, jeżeli wystartujemy oczywiście nawet jako Zjednoczona Lewica, bo takie realne zagrożenie też tam jest. Więc tu zachęcam, żeby właśnie te dyskusje się odbywały w tych gremiach i żeby można było to, walczyć o tę lewicę, żeby ta lewica była coraz silniejsza i przynajmniej do tych stabilnych 2%, do tych stabilnych dwucyfrowych cyfr poparcia wróciła. Zgadzam się z Rafałem Skąpskim. Jeżeli nie odsuniemy Jarosława Kaczyńskiego od władzy, to nie zrealizujemy żadnego naszego postulatu. Mało tego, każde nawet dzisiaj wolności, które nam się wydają, że je jeszcze posiadamy, zostaną nam zabrane, ponieważ kolejne 4 lata ta władza zostanie wzmocniona. Więc jeżeli mamy cokolwiek, może się to nie podobać komuś, że tak myślimy, czy takiego czegoś uważamy. Najpierw odsuńmy Jarosława Kaczyńskiego od władzy. Nie ma ceny za to, żebyśmy tego nie zrobili, bo jeśli tego nie zrobimy, to
To nie tyle, że nie zrealizujemy naszych podstawowych postulatów, już nie mówię o tych dalszych, gdzieś głębiej schowanych czy bardziej kontrowersyjnych dla innych, ale żadnych. A mało tego, boję się, że stracimy jeszcze, że następne wolności zostaną nam ograniczone. Więc wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest skomplikowane, ale popatrzcie Państwo na Węgry. Tam trzeba było kilku lat, żeby opozycja dojrzała do tego, że trzeba zrobić prawybory i wybrać wreszcie jakiegoś lidera opozycji, który to wszystko scementuje. U nas to jeszcze jest w powijakach, można tak powiedzieć, ponieważ się w taki, a nie inny sposób przedstawiamy. Od tego trzeba zacząć. Jak możemy, bo jeżeli mamy zrealizować choćby postulat, żeby kobiety były w Polsce, miały prawa, choćby to, żeby Kościół płacił uczciwie podatki, choćby żeby zostały przywrócone prawa służbom mundurowym, z Jarosławem Kaczyńskim do stołu w tej sprawie nie siądziemy. Z Donaldem Tuskiem przynajmniej jest szansa. A to jest chyba różnica, mieć szansę, a nie mieć nawet możliwości tego zrealizowania. Tak uważam i w tym kierunku musimy się niestety, czasem trzeba zacisnąć zęby, bo to nie jest łatwe, ale pamiętajmy, że reprezentujemy grupy ludzi, w interesie których w tej polityce jesteśmy. I mamy obowiązek o nich dbać. Przechodząc do spraw, które tu padły pytania, kwestia powiatów. Więc odpowiadając w sprawie powiatów, powiem w ten sposób, że my mamy struktury. Mamy struktury może w jednych lepsze, w drugich gorsze, ale mamy te struktury w większości powiatów w Małopolsce. Zresztą pokazały to ostatnie wybory parlamentarne, znakomite wyniki w okręgach wyborczych, po kilkanaście tysięcy głosów i w Nowym Sączu, i w Tarnowie, u mnie w Chrzanowie. Liście, nawet nie kandydatowi, tylko liście, brakło niecały 1000 głosów, żeby tam mandat był. Więc jest podstawa do tego, żeby można było tam starać się o poparcie. Jest problem inny w tym wszystkim, mianowicie taka wewnętrzna niechęć lokalnych liderów do startowania, bo taka się moda zrobiła do brakiem startowania pod szyldem wyborczym, powołuje się lokalne komitety, bo polityka się źle kojarzy. Myślę, że warto by taką dyskusję przeprowadzić i zastanowić się, czy to jest z korzyścią dla partii politycznych. No bo jeżeli mamy wybory, startują kandydaci z lokalnych komitetów, to ten szyld jest chowany. Ta partia w tym okręgu nie istnieje, więc może warto zastanowić się, czy rzeczywiście tą drogą pójść. Ale to myślę, że na szerszą, kolejną jakąś dyskusję, na przykład pod tytułem, czy szyldy partyjne w polityce lokalnej są potrzebne. Tak intonuję tutaj, panie prezesie, może jakąś taką dyskusję kiedyś. Problemy Krakowa. Proszę Państwa, w przyszłym roku będzie 20-lecie prezydentury Jacka Michalskiego. To jest już legenda, to jest już człowiek wysoki, człowiek, który jest najdłużej urzędującym prezydentem w historii tego miasta. Oczywiście nie jest tak, że powstaje rutyna z pewnego zarządu. Nie jest tak, że ja osobiście, bo to padło od Franciszka Wetulaniego pytanie wprost do mnie, nie jestem krytyczny wobec prezydenta, bo jestem krytyczny, bo nie podoba mi się panoszenie deweloperów. Bo nie podoba mi się ostatnia wycinka parku AWF-u, w którym sobie biegam i chciałbym, żeby ten park rozkwitał i żeby tam było więcej miejsc do biegania, więcej terenów rekreacyjnych. To wszystko prawda. To mi się nie podoba, ale z kolei podoba mi się nowe rozwiązania komunikacyjne, które powstają w Krakowie. Popatrzcie, przez 20 lat państwo się Kraków zmienił. A i tak problemy dalej są. Dalej jesteśmy miastem zdecydowanie zakorkowanym. Teraz mamy problem następny. W Krakowie zlikwidowano piece węglowe. Smog mimo wszystko to jest. O brak współpracy obwarzanka krakowskiego w tym zakresie i całe powietrze do nas spada z tego rejonu. Tu też musi być racjonalna polityka polegająca na tym. Myślę, że Jacek Majchrowski poniósł też porażkę na swojej polityce, którą pokazała ta pandemia. Mianowicie staliśmy się miastem za bardzo i stricte turystycznym. Nie mamy alternatywy do tego. Nie mamy tak rozbudowanych stref ekonomicznych, jak choćby rzeszowska strefa w Rzeszowie ekonomiczna, która jest w okolicach Rzeszowa. U nas są strefy ekonomiczne, czy w Niepołomicach, czy w Zabierzowie, ale te pieniądze powstają dla Niepołomic, dla Zabierzowa, nie dla Krakowa. I tej alternatywy zabrakło, stąd też podwyżki. Rozmawiając z prezydentem Majchrowskim, epidemia kosztowała Kraków ponad 2 miliardy złotych. To jest brak środków związanych z ograniczeniem, czy praktycznie całościowym przez 2 sezony ruchu turystycznego. Skądś te pieniądze trzeba wziąć, skądś trzeba załatać tą dziurę. I albo będzie podwyżka cen biletów, albo będzie podwyżka cen śmieci czy innych rzeczy. No skądś to musi, albo nie będzie inwestycji. No bo taka też jest prawda, taka też jest droga do tego. Z pustego i Salomon
nie naleje, więc musimy to wszystko wziąć pod uwagę. I na koniec Marku, do Marka Czywińskiego. Oczywiście dla nas starsi ludzie są ważni, doskonale o tym wiesz. Zresztą powstała nawet na ostatniej Radzie Krajowej taka komisja do spraw prawdy historycznej, właśnie w której działają głównie osoby starsze, czyli mówienia o prawdzie, o historii, o wsparciu dla osób starszych. Został na jej czele powołany nasz minister, Kuźniczanin, też Krzysztof Janik. I to jest miejsce do tego, że my o tym nie zapominamy. Ja przynajmniej o tym nie zapominam. I zawsze uważam, że właśnie ta rola też lewicy jest, tak jak te służby mundurowe zostały wykluczone i inne osoby. I też, proszę Państwa, ja o tym mówię wielokrotnie w wystąpieniu. W Polsce mamy też olbrzymi problem z biedą emocjonalną, ze starszymi ludźmi samotnymi, którzy nie mają współmałżonka, którzy dzieci gdzieś albo nie mają dzieci, albo dzieci się ich wyrzekły, brzydko mówiąc. I oni siedzą sami, czekają na kontakt, na rozmowę, na cokolwiek, jakikolwiek duch, żeby poczuć się, że nie są samotni. To też jest pole do działania dla lewicy. Zobaczcie, ile tych ludzi jest wokół nas. Ja jako prezes największej spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie to widzę. I dostrzegam takie problemy. To też pole do działania dla lewicy, żeby czasem może się zorganizować, pójść pomóc, coś komuś kupić, jak jest zima, ślisko, do młodzieży też apel. To też są pola do działania dla lewicy. Może to nie jest wielkie poparcie, może ci ludzie nie pójdą na wybory, bo się źle poczują, ale dostrzegą to inni, sąsiedzi, otoczenie. Ci ludzie są fajni, pomagają. I tym optymistycznym akcentem. Dziękuję, Ryśku. Dziękuję wszystkim Państwu za cierpliwość, za czas poświęcony na udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję prelegentkom i prelegentom, czyli Maciejowi Gduli, Matyldzie Szpili, Aleksandrze Owcy i Ryszardowi Śmiałkowi, przedstawicielom Nowej Lewicy, obu frakcji, przedstawicielce Lewicy Razem, przedstawicielce Polskiej Partii Socjalistycznej. Na koniec pozwolę sobie, proszę Państwa, jeszcze o 3-4 minutki cierpliwości zakończyć to spotkanie takim krótkim podsumowaniem jako moderator, ale także jako szef Kuźnicy. Zacznę może od tego, że prezydent Jacek Majchrowski, który jest również członkiem Kuźnicy, będzie w styczniu lub w lutym gościć u nas. Będzie spotkanie zorganizowane, więc będzie okazja, żeby Państwo zadali w nieskrępowany sposób pytania i uzyskali na nie odpowiedź. Krótkie ad vocem do wypowiedzi Ryszarda Śmiałka, gdzie w sposób zupełnie na równej linii zostały potraktowane Hanna Gill-Piątek i Monika Pawłowska. Jednak to są dwa trochę inne przypadki. Tutaj stanę w obronie Hanny Gill-Piątek, która jest powiedzmy lewicowym skrzydłem Hołowni i próbuje go z kadencji w kierunku przynajmniej centrolewicy kierować jako cały ruch. A zupełnie inny przypadek to Monika Pawłowska, która poszła najpierw w objęcia partii Gowina, a później Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest zupełnie, nadaje się, chciałem powiedzieć, że nie do skomentowania, ale właśnie nadaje się do skomentowania w zupełnie inny sposób. Natomiast cieszę się i dziękuję, że tutaj Państwo wyrażaliście, uczestnicy i uczestniczki dyskusji, bardzo różne opinie w różnych kwestiach i przyznam, że budujące jest dla mnie to, że z każdym z Państwa w wielu sprawach się zgadzałem i w wielu sprawach się nie zgadzałem. A to oznacza, że rzeczywiście Lewica ma jeszcze o czym rozmawiać, ma przedstawiciele i przedstawicielki Lewicy mają swoje własne skrystalizowane opinie i jest tutaj wyraźna szczerość, moim zdaniem, która przebija z tej dyskusji i odwaga formułowania jednoznacznych sądów, to jest wartość sama w sobie. Na końcu powiem, że Kuźnica również jako stowarzyszenie nie tyle nie związane z żadną partią, są aspirujące do bycia związaną z każdą partią lewicową, wszystkimi partiami lewicowymi, deklaruje, iż jest gotowa stanowić takie forum dyskusji, przynajmniej na szczeblu małopolskim, ale czemu by nie również ogólnopolskim, jeśli taka będzie wola organizacji partyjnych lewicy. I że tutaj spotykają się ludzie różnych wrażliwości lewicowych, co dobrze obrazują patronujące nam dwie postaci, które mamy tutaj na obrazach wiszących na ścianie. Jest tu Róża Luksemburg i Ignacy Daszyński. Te dwie różne tradycje polskiej lewicy, polskiego socjalizmu i polskiej, jak to wówczas historycznie nazywano, socjaldemokracji. I właśnie takim miejscem jest Kuźnica, gdzie wszyscy możemy się spotkać od centrolewicy do socjalizmu spod znaku PPS-u. Tak jest, tak było i tak będzie. I już zupełnie ostatnim akcentem jest zaproszenie Państwa do lektury na święta, okres spokojniejszy, nowego numeru zdania, który
tym tygodniu wyszło.